Cześć ekipa, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut, tym razem w piątek, 19 lipca. I w dniu dzisiejszym porozmawiamy o altcoinach, bitcoinie, rynkach tradycyjnych, o CME gap, o ETF-ach, także wszystko co musicie tutaj na bieżąco wiedzieć. Chciałbym, żeby ten odcinek był dość szybki, dość ogólny, dość mocno rozwinąłem sytuację w środę i w poniedziałek, także, także jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał to zapraszam a w dniu dzisiejszym przelecimy sobie przez rynek od lewej do prawej i porozmawiamy o tym, co dzieje się na obecną chwilę. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny i pomocny. Oczywiście pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynamy na CryptoBubble z perspektywa dzienna, pierwsza setka. Widzimy, że mamy wypłaszczenie na altcoinach. Było to spodziewane, dlatego że oczywiście bounce od lokalnego dołka był dość mocny. Sam bitcoin też oczywiście przechodzi przez lokalną korektę. Także tutaj z mojej perspektywy nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Czy jest to okazja, by dokładać do swoich toreb? Ciężko powiedzieć, bo oczywiście... Teraz mamy już wyraźne odreagowanie na altcoinach, ale ostatni dyb, który miał miejsce, to była okazja, by dokładać do swoich toreb, szczególnie jeżeli ktoś ma perspektywę długoterminową, tak? Oczywiście proces obserwacji altcoinów jest bardzo ważny. Trzeba obserwować, które mają wolumen, które odreagowują. Korekta w tej fazie rynku nie jest niczym złym. Oczywiście, jeżeli dany altcoin jest w stanie utrzymać kluczową strukturę. Dominacja Bitcoina wciąż jest w okolicach 55%, także tam nie ma wielkich zmian. Chciałbym poruszyć dzisiaj temat tutaj Total 3. Total 3, oprócz tego mamy nałożony całkowitą, całkowitą kapitalizację rynku kryptowalut oraz pozostałe, czyli jest to całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut z wyłączeniem pierwszej dziesiątki. I teraz tak, świece wskazują nam Total 3. W ostatnim czasie rozmawialiśmy o... Odzyskaniu potencjalnym tego poziomu 3, 632 miliardy, ja mówiłem, że w moim odczuciu nie jest to główny cel na, ob, na ogólne odbicie. Najważniejszym dla mnie celem było odzyskanie tego właśnie poziomu, tego przekroju wolumenowego na poziomie 614 miliardów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szerzej tym tematem, odsyłam do odcinka w środowego bądź też poniedziałkowego. Widzimy, że. Znaleźliśmy wyraźny punkt oporu na poziomie 632 miliardy dolarów, i w obecnej chwili, w tej pięknym ruchu korektywnym, zaczynamy uklepywać lokalne wsparcie. Co to znaczy? Bo tutaj też pojawiły się pytania na eksie. Ten poziom wolumenowy 614 miliardów był wyraźnym punktem wsparcia o tutaj, o tutaj. O tutaj jesteśmy na perspektywie dziennej, więc każda świeca to jeden dzień. O tutaj, i od tego momentu mieliśmy go jako wyraźny punkt oporu. Po przetestowaniu tego punktu, jako punkt oporu, po odrzuceniu, zobaczyliśmy dopełnienie dołka. Kiedy w ostatnich dniach zobaczyliśmy to, wiszę i Bardzo szybko wróciliśmy do tego poziomu. Jedną świecą przebiliśmy ten poziom, i teraz wracamy po retest. W dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym. Testujemy ten poziom jako wsparcie. Chcemy przerzucić wcześniejszy punkt oporu, poziom oporu jako wsparcie, by nałożyć tutaj kontynuację. Jeżeli w nadchodzących dniach, w weekend, będziemy w stanie utrzymać ten poziom jako wsparcie, jestem spokojny o kolejne pchnięcie i o przebicie poziomu 632 miliardy. 632 miliardy ta pogrubiona biała linia. To jest nasz główny przekrój tego wykresu, tak? Czyli bardzo ważna, strukturalna, horyzontalna linia, która definiuje pozycję na total 3. Czy my jesteśmy w pozycji prowzrostowej, czy bardziej prospadkowej? Ale to jest plan na nadchodzące dni, by odzyskać ten poziom i by również w pewnym momencie przerzucić go, jak to potocznie się mówi, jako poziom wsparcia. Jak zobaczymy na całkowitym. Całkowitą kapitalizację rynku kryptowalut, tutaj również pod bardzo dynamicznym impulsie mamy ruch korektywny, jak zobaczymy na pozostałe, czyli całkowitą kapitalizację rynku z wyłączeniem pierwszej dziesiątki, również po ruchu impulsywnym mamy ruch korektywny. Oczywiście na naszym Total 3 mamy dokładnie to samo. Synchronizacja tych ruchów wskazuje, że w danym momencie jesteśmy w bardzo zdrowym położeniu, po bardzo dużym przyroście. Zobaczyliśmy tutaj ruch korektywny, i tak właśnie ma to wyglądać. Nie chcemy łopaty do nieba, bo to będzie pomp-and-dump. Chcemy po tak dużym globalnym ruchu korektywnym, po kolei, krok po kroku odzyskiwać strukturę, przerzucać strukturę. Oporu jako wsparcie i budować to momentum do góry. Także jeżeli chodzi o całkowitą kapitalizację rynku, o Total 3 oraz o pozostałe, ja jestem tutaj jak najbardziej fanem tej struktury, którą widzę na obecną chwilę i uważam, że idziemy tutaj w dobrym kierunku. Oczywiście stabilna dominacja wokół 55% oraz tutaj korygujący Total 3 będzie rzutował na to, że crypto bubbles będą czerwone, tak. Ale tutaj altcoiny również muszą ten step-by-step step ruch wykonać i odzyskać struktury, które wytraciły na ostatniej globalnej korekcie. Więc to wszystko ładnie składa się w jedną całość. Oprócz tego, dolar. Dolar jest bardzo ważną składową tego, jaka będzie hossa, czy będzie hossa i w jaki sposób hossa będzie się rozgrywała. W ostatnich dniach zobaczyliśmy utratę poziomu 104. Obecnie mamy tutaj tak zwany relief rally. Zobaczymy, jak to się zakończy. Z perspektywy globalnej, nowy lokalny dołek. Coraz to niższe szczyty. Lokalnie czekam na większą dystrybucję na dolarze. Ta linia trendu wyznaczona została w grudniu 23 roku była bardzo ładnie respektowana jako poziom wsparcia, mieliśmy jeden fakeout, zakładam, że tym razem idąc wcięcia cięcia stóp procentowych nie będzie tutaj już fakeoutu, a początek większej składowej dystrybucji, co bardzo mocno pomoże asetom spekulacyjnym, tak? Zależność DXY do asetów spekulacyjnych była wielokrotnie omawiana na tym kanale, Myślę, że w pewnym momencie również będziemy dalej ją poruszać, ale na razie jesteśmy u progu potwierdzania tego, że ta dominacja, że ta dystrybucja na dolarze w kierunku 103-102 będzie miała tutaj miejsce. Jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, bo dużo ludzi rozmawia teraz o rynkach tradycyjnych, nie to już jest koniec, to już idzie do zera, już dystrybucja na rynkach tradycyjnych. 1000% się zjebiemy w dół i koniec. Jak zobaczymy z perspektywy SP, jaki był przyrost, jaką mamy obecnie korektę, jest to po raz kolejny, po raz kolejny zdrowo wyglądający wykres. To samo widzimy na Nasdaqu, to samo widzimy na Dow Jones. Mamy również proces ekspansji, i mamy również proces dystrybucji kapitału. Otwiera nam się kasyno, otwiera nam się większa chęć inwestowania przez inwestorów. Inwestorzy wychodzą ze swoich bezpiecznych stoków, by bawić się w kasynie. To jest jak proces, porównywalny proces do tego w kryptowalutach, kiedy ludzie wychodzą z bezpiecznego Bitcoina, czy tam z bezpiecznego Ethereum, czy co tam w ich mniemaniu jest bezpieczne, i, i idą do kasyna, tak? Bawią się głównie koinami i w taki sposób jest ekspansja na rynku, i w taki sposób jest też rotacja kapitału. Więc tutaj na spokojnie uważam, że. To co dzieje się na rynkach tradycyjnych jest jak najbardziej zdrowe, jak najbardziej oczekiwane i jak najbardziej tutaj e, nie wzbudza w żaden sposób moich obaw. Korekta jest potrzebna w ruchu impulsywnym, korekta musi mieć miejsce. Do tego warto dorzucić to co się dzieje w obecnej chwili, bo oczywiście mamy rok prezydencki. No i jak zobaczycie sobie moment 24 roku, to jest ta różowa linia. Widzimy, że teraz na dobrą sprawę wkraczamy w fazę, w której powinniśmy zobaczyć korektę na rynku, bądź też bardzo mocne wypłaszczenie, tak? Dlatego, że niejako mieliśmy bardzo duży przyrost i teraz takie wypłaszczenie. Widzicie tutaj w tym okresie lipiec, sierpień. Jak zobaczymy sobie tutaj na zieloną, czarną i niebieską linię, powinniśmy zobaczyć tutaj jakąś korektę. I wygląda na to, że w fazę tej korekty wchodzimy na rynkach tradycyjnych. Po tym powinniśmy zobaczyć rajd do października. W momencie wyborów w listopadzie, w listopadzie 5 są wybory prezydenckie. Dump. Nawet ostatnio jak Trump wygrał, to też był taki dump. No i później teoretycznie bazując na cyklu prezydenckim, na tej, na tej seasonal patterns, no to oczywiście powinniśmy zobaczyć lufę od listopada do góry, tak? Jest to realne, ale wszystko będzie zależało też od płynności, od globalnego liquidity, od tego, co będzie działo się na rynku, tak? Na razie wiemy, że mamy liquidity, płynność na Q3, Q4. Chińczycy mają swoje problemy z kredytami. Banki nie chcą za bardzo dawać kredytów, ludzie nie chcą brać kredytów. Doszło do momentu stagnacji, mówi się tutaj o dodatkowym stymulusie w chińskiej ekonomii. Poza tym oni też sezonowo chyba wchodzą w cykl, w sezon dodrukowy. Także to oczywiście zwiększy globalną płynność. Oprócz tego, oczywiście, mówi się o tym, że potencjalnie Chińczycy. W okolicach października mogą odbanować krypto, co oczywiście spowoduje główną eksplozję. tak. Ale realnie patrząc, skupiamy się na tym, co jest teraz, a nie na tym, co może być. Także z punktu rynków tradycyjnych, oczywiście spodziewamy się tutaj potencjalnej e, min re, reversion, jak to nazywają, czyli cofki, potocznie mówiąc, korekty, by później zacząć rosnąć od momentu. Sierpnia, połowy sierpnia aż do października, tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, ja jestem spokojny. E, dostałem jakiś tekst, message na zasadzie, uu Nvidia spada, to już koniec, to już koniec, to już koniec. Nie, Nvidia pompowała. Była przegrzana jak tłumik w Hondzie, no i oczywiście ludzie brali profity z Nvidia, i kapitał poszedł do Apple i innych. Teraz, kiedy Apple zrobił nowe ATH, idzie kapitał w co innego, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to bardzo ładnie rzutuje na Bitcoina. Rozmawialiśmy, jak ważna jest ekspansja, jak ważna jest rotacja kapitału, jak ważne jest przejście do kasyna, a Bitcoin jest kasynem. Więc kiedy ktoś proporcjonalnie patrzy na to, gdzie jest SP, gdzie jest Nasdaq, gdzie jest DAO Jones? A jak źle wygląda Bitcoin? Okej, okay, no to widać, że Bitcoin tutaj ma dużo do nadgonienia i przede wszystkim jest niedowartościowany. Dlatego też efekt kasyna może tutaj bardzo ładnie zadziałać na Bitcoina. Jak już o Bitcoinie mowa, ETF-y wciąż akumulują. Jest to bardzo ważny aspekt nadchodzącej hosy, oczywiście. Ja uważam, że jeżeli będą akumulować 20-30% z tego co akumulowały tutaj na szczytach to będzie bardzo dobry wynik. E, oczywiście wciąż pozostaje MT-GOX nad nami, rynek to grzeje, rynek wokół tego się kręci. Mamy kolejne 7-14 dni powiedzmy strachu, e, czyli tutaj do końca lipca. E, bardzo ładnie co ciekawe, zlewałoby się też to z potencjalną tutaj korektą na rynkach tradycyjnych, e, ale to już inny aspekt. Także zobaczymy jak to wszystko będzie do końca lipca wyglądało, oczywiście wciąż są predykcje na 40 tysięcy, 50 tysięcy i tak dalej, dobrze, takie predykcje zawsze są na rynku, raz się sprawdzą, raz się nie sprawdzą, ale realnie patrząc ETF-y, wracając do ETF-ów, etf, ETF -y są bardzo ważną składową tej układanki, by zobaczyć tutaj kolejny ruch i nowe ATH dla BTC. Tutaj oczywiście empty gox wciąż jest tą podstawą, którą trzymają się niedźwiedzie, by zobaczyć niższe wartości, realnie patrząc, jeżeli nie zobaczymy jakiegoś dumpu moim zdaniem przez kolejne 11 dni, to rynek po prostu pójdzie do góry, tak? Bo będzie to oznaczało, że nie ma tutaj wyraźnej dystrybucji na rynku i będzie to oznaczało, że jednak empty gox nie taki zły jak go pisali. Ale jak już o empty goxie rozmawiamy, Coś, o czym mówiłem w poniedziałek, to oczywiście mamy CME-gap do zamknięcia pomiędzy 60 900 a 58 900. Realnie patrząc pojawiają się już tezy, że MTGox pomoże zamknąć ten CMI gap. Tego nie można wykluczyć. Realnie patrząc, większość CME-gapów jest zamykana, dużo osób pod to gra. Tutaj nie ma jakiegoś przymusu zamknięcia tego CMI bo tak jak mówiłem, możemy pójść na 100 tysięcy i wejść w Besse i w drodze do Bessy zamknąć na przykład tego CME gapa, tak? Ale jest to coś, co też grzeje rynek, jest to coś, w czym ludzie upatrują potencjalny ruch korektywny. W ostatnim czasie te CME gapy były zamykane, więc prawdopodobieństwo zamknięcia tego gapu jest dość wysokie, szczególnie jeżeli nie wrócimy powyżej 66,5 tysiąca, tak? Bo my tutaj na Bitcoinie krok po kroku odzyskujemy kluczowe strefy, ale oczywiście docelowo chcemy wrócić powyżej 66,5 tysiąca. Patrząc na samego Bitcoina, wszystko wygląda jak powinno wyglądać. Ja tutaj ostatnio rozmawiałem z Wami o całym tym ruchu, który ma miejsce. Kiedy patrzyliśmy w, ruchu korekt, w ruch korektywny, to oczywiście mieliśmy tutaj potwierdzenia falowe, tak, w którym mieliśmy naszą trójeczkę, naszą czwóreczkę bounce'u, naszą piąteczkę i to dopełniało całego ruchu korektywnego w dół. Dlatego też w momencie odzyskania i utrzymania 62 tysięcy, ja jestem tutaj w obozie, który uważa, że dołek jest za nami, Oczywiście, jeżeli struktura zacznie się zmieniać, no to może się okazać, że to nie jest dołek. Ale realnie patrząc, dostałem tutaj wszystkie potwierdzenia, które chciałem. Osoby, które oglądały wcześniejsze odcinki, wiedzą o czym mówię. E, od strachu, od likwidacji po potwierdzenia techniczne. Na obecną chwilę jesteśmy powyżej naszej dwusetki. Tutaj pięknie wszystko się zgrało. Jaki czas spędziliśmy poniżej tej dziennej dwusetki, odzyskaliśmy tą dwudziestkę. I przede wszystkim, co najważniejsze, swego czasu na którymś odcinku powiedziałem jedną kluczową rzecz, i myślę, że część osób to wyłapała. Realnie patrząc, jeżeli faktycznie to jest dołek, jeżeli dopełniliśmy tego całego ABC korektywnego i dopełniliśmy naszej globalnej czwórki, to jeżeli idziemy w Hossę, idziemy w, nie wiem, 80 tysięcy, 90 tysięcy, 100 tysięcy, 150, 250, milion, ile tam gadają, to my tu musimy zapierdalać. My tu musimy iść impulsywnie. Tu nie ma czasu na ruchy korektywne. Dlatego też każde odreagowanie w tej składowej piątce. Czyli 3, 1, 3 i 5, bo oczywiście do tego mamy korektywne 2 i korektywne 4, to musi zapierdalać, i tutaj nie ma czasu, w moim odczuciu, jeżeli to jest dołek, jeżeli idziemy razem z ekspansją na rynkach tradycyjnych i razem z płynnością, tu nie ma czasu na 50 tysięcy, i przede wszystkim tu nie ma czasu na odreagowania korektywne, bo odreagowania korektywne będą mówiły bardziej o tym, że szczyt jest za nami. Tak, dobrze słyszycie, ten szczyt. A nie, że szczyt jest przed nami. I tutaj re, realnie struktura, jaką ja obserwuję, to oczywiście, to oczywiście tutaj mamy naszą wewnętrzną strukturę, która składa się z ruchu pięciofalowego i ona oczywiście jest składową, <laughs> ona jest oczywiście tutaj e, składową całej, e, całej większej struktury. I to jest dopiero nasza trójeczka. Przejdziemy po dopełnieniu piątki, która powinna nas zanieść w okolice 67,5 tysiąca, przejdziemy w korektywną czwórkę i później dopełniły, dopełnimy kolejnej piątki, tak? Czyli my tutaj jakby te małe ruchy, które się odgry, rozgrywają w obecnej chwili, to są oczywiście ruchy nestowane w całej większej trójce, ok? Więc tutaj musi być impulsywnie, to musi zapierdalać. To nie mogą być korektywne odreagowania trzyfalowe, to muszą być cały czas odreagowania pięciofalowe. OK? Jeżeli faktycznie zanosimy się tutaj na to, by zobaczyć 90 tysięcy, 100 tysięcy, 200, ile tam sobie chcą. Także cały czas widzę to, co chcę widzieć. Ja tutaj oczywiście rozwijałem ten temat u siebie i oczywiście po tej trójce ta czwórka była tutaj jak najbardziej spodziewana, ona spokojnie może spaść, mogła spaść do 63 tysięcy, ona może spaść nawet do 61 800, tak? Nie ma tutaj większych, nie ma tutaj większych problemów, żeby ten spadek poszedł nawet tutaj niżej. I wciąż wszystko będzie dobrze, bo pamiętajcie o tym, że nawet jak sobie, znając już ten szczyt fali trzeciej, jak postawimy sobie, jak postawimy sobie tutaj lokalnie nawet do tego początku ruchu to widzimy, że 59,900 to jest nasze 50%, jak pomierzymy cały zakres globalny ruchu uwzględniając większe 1, większe 2 to widzimy, że to jest 59,5 tysiąca więc my spokojnie możemy spaść do 61,800 my spokojnie możemy w tym ruchu my możemy spokojnie w tym ruchu zejść do 61 tysięcy i wciąż wszystko jest healthy względem całego przyrostu warto pamiętać, że od knota do knota mamy przyrost rzędu blisko 24%, tak? Także rynek dla mnie w obecnej chwili jest zdrowy. Rynek zrobił to co powinien zrobić. Po tak wydłużonym ruchu fali 3 musi przyjść korektywny ruch 4. Jest to normalne, powinien być bardziej pogłębiony niż wewnętrzny ruch fali 2. Także nawet spokojnie. <laughs> Nawet spokojnie tutaj zejście przez weekend do 61.800 nie zaburza struktury, którą tutaj obserwujemy. Jedyne co zaburza to mentalnie niedźwiedzi, którzy już będą widzieli coś takiego, nie? Ale no realnie patrząc, dopóki trzymamy 60.800, to jest ta biała linia, no to nic tutaj w moim odczuciu takiego nam nie grozi. A wręcz przeciwnie, jeżeli zaczęlibyśmy tracić, jeżeli jesteśmy powyżej, wszystko jest dobrze, ale jak zaczniemy tracić 60 800 długofalowo i to odreagowanie miałoby rozegrać się w taki sposób, to tak jak powiedziałem, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to był szczyt naszej Hossy. Więc tyle. W sumie, co chciałem powiedzieć, jak zawsze mówię wam co myślę. Złoto ustnych jest wystarczająco, więc nie ma co pierdolić, tylko trzeba mówić o tym, co rzeczywiście ma miejsce. I tak jak powiedziałem, jeżeli faktycznie zanosimy się tutaj na ruch hossy. Jeżeli w zanosimy się tutaj na dalsze odreagowanie, tutaj szczególnie w ruchu fali piątej, który jest oczekiwany, muszę patrzeć, gdzie zaznaczam, bo później się mnie pytają, o 90 tysięcy przewidujesz, o 70 tysięcy przewidujesz, o 50 tysięcy przewidujesz, to jest tylko od, punkt odniesienia, ale jeżeli faktycznie zanosimy się na ten, na ten ruch fali piątej, która powinna mieć miejsce w skali globalnego ruchu od dołka tej besy, to my tu musimy zapierdalać, tu, tu muszą być ruchy impulsywne, tu już nie ma miejsca na, ruchu, na, ruchy, na ruchy korektywne, tak? To jest ruch impulsywny, to jest ruch impulsywny, to jest ruch impulsywny, to jest ruch impulsywny, tu oczywiście jest korekta. Tu oczywiście jest korekta, tu oczywiście jest korekta, no i tu oczywiście jest globalna korekta, więc tu musi zapierdalać korekta, zapierdalać korekta, zapierdalać, tak? Tak wygląda przyrost impulsywny. Przyrost impulsywny nie składa się z ruchów korektywnych. Ok? Tyle. Dziękuję. Miłego weekendu. Bajo.